Ewangelii według świętego Łukasza. On przyjmuje grzeszników i jada z nimi. 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Chyba wszyscy go bardzo, bardzo kochamy, bo zbiera jak w pigułce całą Ewangelię. I oto trzy przepiękne, najpiękniejsze przypowieści Pana Jezusa. I te przypowieści jako dar wobec ludzi, którzy go zaczęli bardzo krytykować. Którzy szemrali przeciwko niemu i mówili, jest okropny, bo łamie standardy. Jest okropny, bo nie umie sobie wybrać przyzwoitych przyjaciół. Jest okropny, bo się nie obraca w środowisku ludzi pobożnych, świątobliwych i bezgrzesznych. Tak, Jezus chodził jadać z tymi, którzy mieli w życiu kłopoty, którym było trudno, grzesznikami. I tak robił, dlatego że wiedział, iż grzeszników nie nawracają kazania, ani katechizmy, ani encykliki. Że grzeszników nawraca miłość i bliskość, i zrozumienie, i słuchanie. I że z nikim się nie da tak porządnie porozmawiać, szczerze i uczciwie, odważnie i z miłością, jak z tymi, z którymi się zasiadło do stołu, z którymi się zjadło kawałek dobrze upieczonego mięsa i z którymi się wypiło kieliszek wina albo dwa. I wtedy się serce otwiera, mięknie, dusza też staje się uległa. I nagle możliwe jest takie większe porozumienie. Takie cuda sprawia stół. Jezus stosuje tę metodę jako swoją główną metodę ewangelizacji. Bliskość, czułość, serdeczność, bezpośredniość i wspólny posiłek. Do zobaczenia jutro.